To jest tak głupi, czy on tylko udaje? Ważna zasada samorozwoju. Wymagaj od siebie. Bo widzisz, przeciętna życiowa pizda pokroju ciebie bierze od życia tylko to, co jej podsuną. A to sponsorka rzuci talerz z niedosmażonym kurczakiem. Tutaj stajenny wpłaci za małego donata, a jeszcze innym razem każą się podmyć przeterminowaną Rexoną spod choinki. Standardem twojej marnej egzystencji już dawno stało się żebranie, ujadanie na zły los, życie we frustracji i pierdolenie o mitycznych hejterach. Codziennym rytuałem jest twoja modlitwa typu: Boże, spraw, aby hejtery spadły ze schodów i mi pisarzowi było lepiej. Powiem wprost, pierdolić twoją modlitwę. Zadaj sobie tylko jedno zajebiście ważne pytanie. Czego wymagasz? I dodawaj do tego kolejno inne elementy. Czego wymagasz od siebie? Czego wymagasz od partnerki czy też sponsorki? Czego wymagasz od, pożal się Boże, kariery? Ale rób to kurwa precyzyjnie. Każdego dnia, gdy wstajesz rano, w twoim przypadku o 16 i zwlekasz swoje jebane leniwe dupsko z łóżka, musisz już mieć tę świadomość, że ten dzień i każdy kolejny musi mieć najwyższą jakość. To tyczy się całego dnia, twojego otoczenia. Wszystko musi być tak, jak tego wymagasz, a nie jak tylko udajesz z wygody, że powinno być. Na koniec zrozum jedną ważną rzecz. Jeżeli masz świadomość tego, że twoje życie jest chujowe, twój pasożytniczy związek, twoja robaczywa kariera, twoje antystosunki z normalnymi ludźmi, to stań przed lustrem, spójrz w nie i przyznaj z pewną otwartością przed samym sobą, że jesteś żałosną pizdą z poddasza starej babki. Pizdą, która nie potrafi od siebie wymagać, tylko chce bezrefleksyjnie żreć, co jej dadzą.